Hallo, moi mili, es gibt viele Fragen, jest dużo pytań, was der Unterschied ist, jaka jest różnica między zwrotami es gibt, das ist i es ist. Es ist heute Montag, dzisiaj jest Poniedziałek i w związku z tym nowy odcinek na temat języka niemieckiego i das ist meine Antwort i to jest moja odpowiedź. Zapraszam. Witam Ciebie w audycji Zapytaj Poliglotę. Masz pytania dotyczące nauki języków? Tutaj znajdziesz odpowiedź. Nazywam się Kamil Kaszubski, jestem siedmięzycznym poliglotą, a na tym kanale w każdy poniedziałek uczymy się niemieckiego, w każdą środę hiszpańskiego, a w każdy piątek angielskiego. Zwrot: Das ist znaczy to jest. Das to jest takie. To, które wskazuje lub pokazuje. I zwrotu Das ist używamy, żeby właśnie wskazać jakąś osobę, żeby ją na przykład przedstawić, lub żeby wskazać coś, co chcemy omówić. Na przykład, kiedy przyprowadzamy nową dziewczynę do domu, możemy powiedzieć: Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Czyli to jest mój tata, a to jest moja mama. Das ist mein Vater und das ist meine Mutter. Albo na przykład, kiedy koleżanka, która nam się podoba, pokazuje nam zdjęcie, na którym jest ona i jakiś facet, możemy zapytać z nadzieją: Ist das dein Bruder? Czy to jest twój brat? A koleżanka może nam wtedy odpowiedzieć: Nein, das ist mein Freund. Nie, to jest mój chłopak. Albo na przykład, kiedy ktoś postawi swoją butelkę obok naszej i teraz nie wiemy, która jest która, możemy wskazać jedną z nich i powiedzieć: Ist das meine Flasche? Czy to jest moja butelka? Ist das meine Flasche? A wtedy ta osoba może wskazać tą drugą butelkę i odpowiedzieć: Nein, das ist deine Flasche. Nie, to jest Twoja butelka. Nein, das ist deine Flasche. Zwrotu das ist użyjemy też kiedy na przykład doprowadzamy kogoś po naszej firmie. Powiemy wtedy na przykład das ist unser Büro, to jest nasze biuro, und das ist unsere Produktionshalle, czyli to jest nasza hala produkcyjna. Das ist unser Büro, und das ist unsere Produktionshalle. Przejdźmy teraz do zwrotu es ist. Zwrot Es ist najczęściej tłumaczymy po prostu za pomocą jednego polskiego słowa jest i bardzo często tego zwrotu używamy do tego żeby powiedzieć jak jest na przykład es ist zu früh jest za wcześnie es ist zu früh albo es ist spät jest późno es ist spät która jest godzina to przecież po niemiecku wie spät Ist es, czyli dosłownie jak późno jest? Wie pet jest es? I na takie pytanie znowu, żeby odpowiedzieć, użyjemy naszego zwrotu es ist. Na przykład es ist neun uła. Jest godzina dziewiąta. Albo es ist elf uła. Jest godzina jedenasta. Zwrot es ist. Pojawi się też bardzo często, kiedy będziemy mówili o pogodzie. Na przykład na pytanie Wie ist das Wetter? Jaka jest pogoda? Wie ist das Wetter? W odpowiedzi użyjemy właśnie zwrotu es ist i możemy na przykład powiedzieć es ist heute warm. Dzisiaj jest ciepło. Es ist heute warm albo es ist heute kalt. Dzisiaj jest zimno. Es ist Kalt. A skoro o pogodzie mowa, warto zauważyć, że o ile po polsku powie się raczej, że dzisiaj na przykład mocno wieje, Niemcy powiedzą raczej Es ist Windig, czyli dosłownie jest wiecznie. Es ist Windig. Podobnie po polsku często powiemy, że dzisiaj jest mgła, Niemcy natomiast powiedzą Es ist neblich, czyli jest mgliście. Es ist neblich. I kończąc już temat pogody, jest ładna pogoda. To po niemiecku es ist ein schönes Wetter. Es ist ein schönes Wetter. A sam zwrot es ist pojawia się w bardzo wielu zwrotach, jak chociażby es ist nur eine Frage der Zeit, czyli to jest tylko kwestia czasu. Es ist nur eine Frage der Zeit. Przejdźmy teraz do naszego ostatniego zwrotu, czyli es gibt". es gibt. znaczy jest, znajduje się lub znajdują się. I zwrotu tego używamy, żeby poinformować naszego rozmówcę w ogóle o istnieniu czegoś w jakimś miejscu. Na przykład możemy powiedzieć: Da um diecke eine gute ba. Czyli tam za rogiem jest dobry bar. Da um diecke ist eine gute ba zwrotu es gibt, używamy bardzo często też w pytaniach, właśnie po to, żeby zapytać czy coś w ogóle gdzieś się znajduje, czy coś w ogóle gdzieś istnieje. Na przykład, kiedy wchodzimy do hotelu obładowani ciężkimi walizkami i dowiadujemy się, że nasz pokój jest na najwyższym piętrze, możemy zapytać gibt es hier einen Aufzug? Czy jest tutaj jakaś winda? Gibt es hier einen Aufzug? Zauważcie, że po esgipt mamy akuzatyw. oznacza to, że rzeczowniki rodzaju męskiego zmieniają rodzajnik ein na einen. Dlatego mówimy właśnie gibt es hier einen Aufzug. Podobnie, kiedy chcemy zapytać czy jest tutaj jakiś sklep, to sklep ein Laden jest rodzaju męskiego. Dlatego zapytamy właśnie gibt es hier einen Laden? Gibt es hier einen Laden? Pamiętajcie też, że zwrot Es gibt dotyczy zarówno jednej rzeczy, jak i wielu rzeczy. Czyli możemy ten zwrot przetłumaczyć zarówno na znajduje się, jak i znajdują się. Na przykład: In meiner Stadt gibt es eine Schule. W moim mieście znajduje się szkoła. Jest jedna szkoła. In meiner Stadt gibt es eine Schule. Przy czym możemy też powiedzieć: In meiner Stadt gibt es zwei Schulen. Czyli w moim mieście są dwie szkoły. In meiner Stadt gibt es zwei Schulen. Na koniec warto dodać, że w mowie gibt es bardzo często skraca się do gibt. Na przykład in der Stadt gibt's ein Kino. Czyli w mieście jest kino. In der Stadt gibt's ein Kino. W porządku, moi drodzy. Czas na podsumowanie. Omówiliśmy sobie dzisiaj trzy zwroty: es ist, es gibt i das ist. Zwrot das ist służy do wskazywania czegoś i do omawiania kogoś, czegoś i do przedstawiania kogoś. Na przykład: das ist meine Schwester. To jest moja siostra. Zwrot es ist Najczęściej tłumaczymy na jest i zwrotu tego używamy bardzo często, żeby powiedzieć jak jest. Na przykład es ist heute warm. Dzisiaj jest ciepło. Zwrotu tego też użyjemy do podawania godzin. Es ist elf ua. Jest godzina 11. Ostatni zwrot es gibt znaczy jest znajduje się i zwrotu tego używamy żeby poinformować naszego rozmówcę o istnieniu czegoś w jakimś miejscu lub żeby zapytać o istnienie czegoś Po es gibt mamy akuzativ i po tym zwrocie możemy używać zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej Na przykład es gibt viele Häuser in Berlin czyli jest dużo domów w Berlinie już za chwilę, cytat ze słówkiem odcinka. Jeżeli to nagranie było dla Ciebie pomocne, udostępnij je, zasubskrybuj i daj łapkę w górę. Pomaga nam to rozwijać ten kanał. Jeżeli chcesz dostawać darmowe materiały i lekcje języka, wejdź na stronę zapytajpoliglote.pl i zostaw tam swój mail. Dziękuję. Es gibt zwei Arten, sein Leben zu leben. Entweder so. Als wäre nichts ein Wunder, oder so, als wäre alles eines. Czyli są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.